Więc tak, mamy tutaj czterorodzeniowy procesor AMD Athlon, 16 GB pamięci Kingston HyperX 2x po 8. Dysk SSD na system 120 GB. Dysk na multimedia. 2 terabajty i dysk na gry jakieś tam 500 giga. No i ciebie oczywiście zasilacz o mocy 750 W. No to jest ta płyta główna, proszę bardzo. DS2. Najbardziej wyjebana w kosmos. To było na tyle.